podoba mi się tutaj tak, tak w sensie. Myślałam, że będę przerażona tym wszystkim, tą pracą i tak dalej. No trochę wczoraj byłaś, nie? Nie, to nie było przerażenie. Wszyscy myślą, że to chodzi o ten ciągnik, że ja im tak przeżywam. Nie. Za pół godziny, 40 minut byśmy musiały zacząć tak robić. Zgadza. Żeby obrać ziemniaki, bo ziemniaki najdłużej. Mhm. Ale ja już myślę, że ty już decyzję znasz. Znam? Znasz decyzję. I jaką myślisz? No ja ci nie powiem, ale znasz decyzję. Nie, właśnie nie wiem. Znasz. No, o może znam. No. Znasz. Znam. Znasz. No. Wiecie, nie wiem, już? Czy dziewczyny wiedzą, ale ja wiem. Słucham. Od dawna będzie, wiesz? Nie? Tak szczerze. Co, od dawna? Mhm. Nie. To od kiedy? Od wczoraj. Mhm. Może byśmy mogły już powoli zaczynać, czy co? No już za parę minut będziemy obierać ziemniaki, bo jest dopiero 20 po pierwszej. Mhm. Mam ci tyle pytań do zadania. No dawaj, słucham. Jadę dziś do domu? Aha, takie pytanie masz. No kurczę, widzisz. No, wiedziałam, że jadę do domu. Polubiłem cię i to jest dla mnie ciężkie, nie? Jest takie łatwe ci to powiedzieć. Ja tu się już zastanawiam. Chciałem ci podziękować, bo wiesz, widziałem, że sobie się zaangażowałaś w to wszystko jako jedyna w sumie z dziewczyn. No, ale no nie chcę też robić ci nadziei takiej, wiesz, żebyś sobie źle o mnie pomyślała, no nie chcę cię oszukiwać, no. Podejrzewałam, że tak się stanie. Ja już wiedziałam od wczoraj, że będę na pierwszej randce i pojadę do domu. Dla ciebie, nazbierałem. A ja dziewczynom mówiłam, że ja zawsze chciałam, żeby chłopak mi kwiatki podlał. No proszę. No dziękuję. No nie, płacz spokojnie. Mogę się przytulić? No chodź. Fajna się gra. Dzięki. Cieszę się, że mnie zaprosiłeś. Ja cię polubiłem bardzo, wiesz, to jesteś super. No. Nie było to łatwe dla mnie powiedzieć Ewelinie, że było miło ją poznać i podziękować.